ogóle macie jakieś postanowienia noworoczne? No ja mam w planach coś zdobyć. Jakiś szczyt? Chyba swoich możliwości. Agata, pewnie chodzi o serce jakiejś dziewczyny. Nie, klepsydrę w Prince of Persia. No a ty, Adi, jakie masz postanowienie zaliczyć? Jakieś bardziej realne? Zaliczyć historię na 6 to mój jedyny pomysł. Ty jesteś dobry w daty, nie? 2 kwietnia pożyczyłaś ode mnie 2 złote i nadal nie oddałaś. Faktycznie, dobry jest skubany. Ja w nowym roku chciałabym się podciągnąć. No, przydałoby ci się z paru przedmiotów. Drążek miałam na myśli. Ja to bym chciała być. I to już starczy, Żanetka, że będziesz. Trzeba mierzyć siły na zamiary. A co to znaczy? Że nie ma co się wychylać, bo można pożałować młoda. Mamusia mówi, że nie wolno wychylać się z okienka. I ma rację. Ale Żaneta się nie słucha i wychyla się, jak idzie do niej Adi. Cicho siedź, Malwina. Czekaj, czekaj, to ty to akceptujesz? Tomek nam gorliwie kibicuje. Co? A ty, Sandra, jakie masz postanowienia? No znaleźć chłopaka. I jeszcze się taki głupi nie urodził. Łysy. Dobra, to ja idę. I lecisz za nią, padalcu ją przepraszasz. Ptole, dobra. Sandry nie da się już słuchać. Żaneta, jak ty możesz? Ona przynajmniej nie zdradza swojego chłopaka. Bo go nie ma jeszcze. No i właśnie dlatego Adi spotyka się z Żanetą. No ja wiem, że Sandra lubi doświadczonych, ale jak chciałaś przetrzeć jej szlaki, to trzeba się było zacząć spotykać z łysym. Ale tu chodzi o łysego, musi być wzięty z zaskoczenia. Nie, tak nie wolno. Boże, Agata, ciebie to chyba w szpitalu podmienili. Chyba ciebie! Mnie nie, Żaneta, nie? Niestety nie. Adi i Żaneta szykują plan na Sylwestra, żeby spiknąć w końcu Sandrę i łysego. Aha! No. I czemu dowiaduje się ostatnia? Bo nie umiesz trzymać języka za zębami? Ja umiem!